Cześć moi drodzy, dzisiaj zrobimy następne przejście. Ale zanim powiem coś więcej, idziemy. A nasze przejście wygląda tak. Jak już wiesz, jak to zrobić, no to nie musisz oglądać dalej, ale zostaw komentarz poniżej. Kliknij suba, lajka, no i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli jeszcze nie wiesz, jak to się robi, no to poczekaj, zaraz ci to wytłumaczę. Lecimy z koksem. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, to dodajemy nasz dźwięk. Przeciągamy drugi klip powyżej. W miejscu najwyższej amplitudy robimy cięcie. Zależy nam na tym, by klipy pojawiały się na zmianę. Sprawdzamy, czy w dobrych miejscach mamy cięcia. Dodajemy warstwę koloru białego. Dodajemy ją powyżej naszych klipów. Ustawiamy ją i przycinamy. Ja zostawiam po dwie klatki po każdej stronie cięcia. Ustawiamy pojawianie się i zanikanie. Tylko w pierwszym. A na resztę kopiujemy. Sprawdzamy, jak to wyszło. To było przejście. Jak już wiesz, jak to zrobić? Robimy ostatnie poprawki. I robimy nasz film dalej. No to już wiemy, jak zrobić to przejście, tak? Jak już wiemy, no to możemy lecieć dalej. Pamiętajcie, że wszystkie przejścia, które ja wam pokazuję, to jest tylko ułamek tego, co potrafi ten program. Tak naprawdę siądźcie, pobawcie się, trochę czasu wam zejdzie, ale opanujecie to. To wystarczy tylko brać i kombinować. Także bądźcie kreatywni, tak jak zwykle wiecie. Subek, poprzedni film. Bądźcie kreatywni. I rozwijajcie się, a dojdziecie do pewnej wprawy.